dobre. Trip po Florencji. Po jej centrum. No tu muszę też pamiątki. Zależyki jakieś. No to co, nie ma już. No i mamy Grand Hotel, plac jakiś. A ten plac to jest... Matko z ojcem, z panem Gogle. Plac przy muzeum. A musimy iść tam. Dobra, z placu skręciliśmy w stronę rzeki. I takimi uliczkami. We Florencji. Jeden za 2 euro. Czekaj, ja będę musiał się cofnąć. Stop. Stop, będę kupował magnes. No piękne są te uliczki, kurde. Zobaczcie, jak to, kurde, superancko wygląda. Wszystko takie malutkie, wąziutkie. I magnesik, słuchajcie, kupiony. Florencja. Po włosku napisane. Ale macie okazję oglądać w czasie, można powiedzieć, prawie rzeczywistym. Będę się wyłączał w odpowiednich momentach. Słuchajcie, takich właśnie niewielkich hoteli, takich podobnych, co myśmy, co my mamy, podobnych. Joshua Tripp.
music. Nie. Będzie coś ciekawszego, to wam pokażę. Po małych zakupach. Wiecie, jaka kola to tania tutaj jest? Ja nie mogę. 2 eurusy, 1,5 litra coli. Idziemy w stronę rzeki Arno i mam nadzieję, że nam się uda tam dotrzeć. Musimy iść tam. Przywolę. Super, co? Nie się ruszyć. Kozaczek. Kurczaczek. Tak. Gdzie? O, tam jest rzeka. Co? Już. Daleko. No. Ale z tego jest, słuchajcie, no masakra. Pięknie to wygląda. Prosta chyba. Mnóstwo skuterów. I mamy chyba rzekę. Tam fajnie, na górze. Takie odjechane. Będziemy mieli też, widzisz tam? Tam dobrze jest. Widzisz, oni w ogóle nie patrzą na światła. No, no bez kitu. A z kolei. O, fajne. Pięknie. Arno, nie? Rzeka. No i chyba wysuszyło trochę naszą rzekę.
ale zobaczcie co jest tam. Kurde, przepięknie. I my pójdziemy na tamten most.